Kilka tygodni temu mówiłem wam o mrocznej sprawie Dana Schneidera, czyli producenta filmowego pracującego niegdyś dla Nickelodeon, który odpowiedzialny jest za wiele programów naszego dzieciństwa, ale i również za wiele poważnych i niewybaczalnych czynów. Niemniej to nie jedyny kryp w Nickelodeon i w tym środowisku. W tamtym filmie nie przegadałem do końca sprawy Briana Pecka, czy innego aktora, producenta, czy po prostu osoby zaangażowanej w Nickelodeon, która została skazana na 16 miesięcy pobytu w więzieniu w wyniku 11 oskarżeń o nadużycie seksualne. To jest bardzo mroczna sprawa, a Dan Schneider to był jedynie wierzchołek góry lodowej. W poprzednim filmie opisywałem wam sprawę Dana Schneidera, jednakże jego case nawet nie jest połowa tych wszystkich obrzydliwych rzeczy powiązanych z oblechami w Nickelodeon i tak dalej. A następnym w kolejce tych oblechów jest nikt inny jak Brian Peck, o którym wspomniałem już właśnie w moim poprzednim filmie. Jednakże on może być wręcz gorszy od Dana Schneidera, ponieważ został skazany za wykorzystywanie osoby nieletniej, którą był Drake Bell, a także otrzymał innych 11 zarzutów, więc tutaj sprawa ma się o wiele poważniej, więc może przejdźmy do tego i zacznijmy od początku. Brian Peck, podobnie do Schneidera, był swego czasu producentem programów dla Nickelodeon. Niemniej został skazany na 16 miesięcy więzienia, m.in. za wykorzystywanie seksualne osoby poniżej 16 roku życia, która na tamten moment postanowiła pozostać anonimowa. Niemniej za sprawą ostatniego dokumentu Quiet on Set dowiedzieliśmy się, że był to nikt inny jak Drake Bell, znany z programu na Nickelodeon Drake i Josh. Niemniej w żadnym wypadku nie był to koniec kariery Briana Pecka, ponieważ niedługo po zwolnieniu z więzienia został zatrudniony przez Disneya do produkowania ich programów dla dzieci, po tym jak został skazany za bycie pedofilem. I to jest na maksa obrzydliwe i tylko i wyłącznie pokazuje, jak cholernie ten przemysł jest zepsuty. Niemniej, żeby przedstawić wam całą tę historię od samego początku do samego końca, cofnijmy się, no cóż, do początku i omówmy sobie to wszystko bardzo dokładnie. Na ten moment Brian Peck ma 63 lata i dysponuje naprawdę sporym dorobkiem. W przemyśle filmowym działał on już długie lata i miał swoje role chociażby w Powrocie Żywych Trupów czy chociażby w X-Menach. Niemniej w latach 90. zaczął silniej udzielać się w przemyśle produkcji filmowych dla dzieci. Między innymi w 1991 roku wziął udział w produkcji serialu Growing Pains, który w wersji polskiej tłumaczy się jako Dzieciaki, Kłopoty i My. Tak, nigdy wcześniej tak samo o tym sitcomie nie słyszałem. Warto zauważyć, że jedną z ról odgrywał tutaj młody Leonardo DiCaprio. I skoro dotykamy już tak mocnych tematów, to należy pamiętać, że producent tego programu, niejaki Steve Marshall, w 2010 roku został skazany na 7,5 roku więzienia na podstawie zarzutów rozpowszechniania i posiadania pornografii więcej. Czyli jak widzicie, w tym przemyśle raczej creep creepa innym creepem pogania. A o tej sytuacji wspominam głównie dlatego, że 6 lat temu w internecie pojawiło się archiwalne nagranie z planu Growing Pains z 1991 roku, gdzie widzimy interakcję między Leonardo DiCaprio a Brianem Peckiem, który wobec wówczas 16-letniego DiCaprio ma zachowywać się dziwnie, klipowato. Między innymi waląc dziwnymi komplementami w jego kierunku, czy podejrzanie trzymając go za ramię, co zresztą później wróci w trochę innym wątku związanym z inną osobą. A little drawings. Show us a little drawings. You see, we draw drawings of each other. Brian is the famous artist and we always make fun of each other and portray each other in silly satirical ways. Leo's job on this set for some reason is to make fun of me all day long. Okay, so here we have Robert De Niro, right there, see Robert? Leo, as you know, is the latest, hottest, hunkiest teen idol there is. Yeah, muscles. Look, speaking of hunky, huh? Okay. Leo, what's it like to be a teen idol? Ask her Cameron, I don't... Well, I see my pictures there, and it's fun seeing those, and I haven't really got the full impact of it yet, so... Jestem mega ciekaw co do waszej opinii względem tego archiwalnego nagrania. Dajcie znać waszą opinię w komentarzach, jak dla mnie... mega creep. Generalnie ludzie te interakcje dość szeroko komentują w internecie. Dodatkowo biorąc pod uwagę wiele innych programów dla dzieci, w których za tamtych czasów Peck występował, można dojść do kilku wniosków, takich jak to, że Peck usilnie starał się wejść w prywatne życie młodych aktorów, co chociażby możemy wywnioskować z relacji takich jak ta. Kradł się nagle w nasze życie, roztaczał wokół siebie aurę wspaniałego, zabawnego i dobrego w swoim fachu faceta, z którym chciałeś po prostu spędzać czas. Spotykaliśmy się codziennie, zabrałem go nawet ze sobą na kilka koncertów. Mówi niejaki William Friedle, który był główną gwiazdą programu Boy Meets the World, w którym to Brian Peck występował. Will miał wtedy około 17 lat, kiedy Brian miał ponad 30 na karku. Poszukiwał bliskiego kontaktu z o wiele młodszymi wiekiem od siebie aktorami, z grup wiekowych
pomiędzy dziećmi a nastolatkami, ewentualnie wczesnymi dorosłymi. Inna osoba z obsesu serialu, Ryder Strong, sam stwierdził, że w tamtym momencie spędzał z Peckiem bardzo dużo czasu, mimo tego, że dzieliło ich 20 lat różnicy, a to głównie Peck naciskał na tak bliski kontakt. Niemniej Peck jednocześnie na planach innych seriali dla dzieci nawiązywał kontakty z dziećmi, a sam był w nie jeszcze bardziej zaangażowany, kiedy miał między 40 a 50 lat. A sam poza planem podobno miał poszukiwać bliższych kontaktów z młodszymi, nastoletnimi aktorami. Aż wszystko doprowadziło do wydarzeń z lat 2000, kiedy to Brian Peck był zatrudniony na planie The Amanda Show z nikim innym jak z Danem Schneiderem. I był to moment, kiedy z jednych źródeł w 2003, a z innych z kolei w 2004, Brian Peck został skazany na 16 miesięcy więzienia za lubieżne czyny względem osoby nieletniej poniżej 16 roku życia. Na moment, kiedy tamta sprawa miała miejsce, osoba ta pozostała anonimowa. Niemniej obecnie wiemy, że był to Drake Bell, który sam twierdzi, że poznał się z Peckiem na planie drugiego sezonu The Amanda Show. Drake twierdzi, że Bell miał nim manipulować oraz wykorzystywać swoją pozycję. Między innymi odizolował go od znajomych, a także między innymi sprawił, że ucierpiała jego relacja z ojcem, który pełnił wówczas rolę menadżera Bella, a ten coraz więcej czasu zaczął spędzać w domu Pecka. W tamtym okresie miał on zostać przez niego wykorzystany seksualnie, o czym niedługo później matka Bella powiadomiła policję i rozpoczął się długi proces sądowy, na przestrzeni którego Brian Peck był broniony przez swoich znajomych z branży, którzy wiedzieli, jaka jest prawda, niemniej stali za nim murem, prawdopodobnie wspierając jego pozycję. Dodatkowo do całej sprawy włączona została dwójka aktorów ze wspomnianego wcześniej programu Boy Meets the World, czyli Will Friedle oraz Ryder Strong, którzy zeznawali, broniąc jego dobrego imienia, czego teraz się mocno wstydzą. I po dziś dzień żyją z ogromnym poczuciem winy względem tamtych sytuacji. Ostatecznie Brian Peck został skazany na 16 miesięcy więzienia, jednakże warto też zwrócić uwagę na to, że Bell nie miał być jego jedyną ofiarą, ponieważ różnych pogłosek było więcej, a mówiło się wręcz o 11 takich sytuacjach na innych osobach. W związku z czym Brian Peck został skazany z aż 11 zarzutami nadużyć oraz jednocześnie został wpisany do rejestru przestępców seksualnych. Co do Briana Becka pojawiło się całkiem sporo zarzutów, takich jak czyn sprośny wobec dziecka, sodomia osoby poniżej 16 roku życia, próba sodomii na osobie poniżej 16 roku życia, penetracja seksualna przez obcy przedmiot, 4 przypadki kupowania oralnej osoby poniżej 16 roku życia, jednakże nadal to nie wszystko. Na tamten moment jego historia dobiegła końca, do momentu, póki nie wyszedł na wolność. Ponieważ wówczas niepostrzeżenie znów został wręcz wepchnięty do przemysłu filmów dla dzieci. Tym razem pracując dla Disneya przy innych programach dla dzieci, kiedy sam miał kurde zakaz zbliżania się do dzieci. I powiem więcej, on na tyle mocno prześlizgnął się z tym wszystkim, że przez lata uszło mu to na sucho i w sumie nikt się o to nie przyczepił, no może poza paroma osobami, aczkolwiek wyglądało na to, że nikt tego nie widzi, ale prawda była inna siłą rzeczy. Okazuje się, że Brian Peck był zaangażowany w produkcję serialu Nie ma to jak hotel, czytaj Zack i Cody, dajcie znać, czy to oglądaliście, bo ja w sumie nie. Brian Peck pracował nad tym programem od 2006 do 2007 roku, 2 lata po tym, jak został skazany za czyny pedofilskie. Przecież to jest bez sensu i to się totalnie nie trzyma kupy. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby jeszcze próbować w ogóle wepchnąć go do tego środowiska, ponieważ powinien mieć do tego absolutny zakaz. I nikt nie powinien go już dłużej w tej branży akceptować, jak widzicie. Rzeczywistość okazała się być inna. Sam w sobie pojawiał się na planie, pojawiał się w samym programie, mogliście go tam zobaczyć, no może nie do końca, ponieważ gościu grał Lustro. Lustro, w którym przeglądała się postać o imieniu London, on jej odpowiadał na pytania, czy jest spoko, czy nie. Anyway, I'm here to take you on a little trip. Come on. Step into me. Okay, I think you've been going a little heavy on the glass cleaner. Trust me on this, sweetie. Have I ever steered you wrong before? You did tell me I looked good wearing a scrunchie. It was the 90s. They were in. I mając z tyłu głowy wszystko to, co powiedziałem wam do tego momentu, to jest stary creep, kurde, do kwadratu, nie? To jakby te jego kwestie, komplementy. I mając z tyłu głowy, że to wszystko miało miejsce 2 lata po tym, jak został skazany za wykorzystywanie osoby nieletniej. To jest przerażające. Niemniej według informacji z serwisu Variety został on zwolniony po tym, jak osoby odpowiedzialne za produkcję programu poznały jego całą historię. Później Brian jeszcze kilkukrotnie znajdował pracę także i przy innych produkcjach, niekoniecznie skierowanych dla dzieci,
Aczkolwiek punkt jest tutaj w tym, że został oskarżony i skazany za coś okropnego, za coś niewybaczalnego, a i tak dalej odnajdował pracę w tym przemyśle, a ludzie, którzy go tworzyli, dalej to akceptowali, nawet przy produkcjach dla dzieci, na których zresztą cała masa z nas się wychowała. Kilka lat później pojawił się film dokumentalny An Open Secret, gdzie m.in. postać Briana została prześwietlona, pojawiło się kilka nowych faktów, plus co niektóre ofiary ujawniły się i wprost mówiły o tym, co Brian z nimi robił. I ten film był naprawdę ważny w całej sprawie, ponieważ totalnie uświadomił ludzi co do tego, co Brian Peck odwalił w przeszłości. To wszystko sprawiło, że wokół Pecka znowu zaczęło robić się głośno. I ostatecznie doprowadziło to do spotkania Pecka z pewnym dziennikarzem, który zapytał się go, czy oglądał już ten dokument, czy planuje go obejrzeć, czy jakoś się ustosunkuje do rzeczy, które padają tam w jego kierunku. Peck natomiast stwierdził, że nie obejrzał go i już go nie obejrzy, bo w sumie to nie ma żadnych wyrzutów sumienia względem chorego gówna, który odwalił w przeszłości. I wszystko to wyglądało w dosyć podobny sposób, na zasadzie Peck dalej miał swoją robotę, w ogóle nie był ciągnięty do odpowiedzialności. Aczkolwiek naprawdę bardzo głośno o całej sytuacji zrobiło się wraz z wyjściem dokumentu Quiet on Set, kiedy to Drake Bell wystąpił w nim i przyznał, że to on był ofiarą wykorzystaną przez Briana Pecka na planie The Amanda Show. 20 lat po tym, jak to wszystko miało miejsce, wreszcie wyszedł przed szereg i powiedział, jak dokładnie to wyglądało. People are watching me on the phone, so I just played it off as like, I must have made double plans, but I'm gonna hang here tonight. And he got really upset, and I hung up the phone, and he started calling back and calling back. And Brian wanted to have it at his house. And I said, whoa, Brian, I don't want Drake having his birthday party at your house. So he just started making me believe that he was horrible for my career, I wasn't going to be able to move forward with him in it. And coming from someone like Brian, I was believing it because he's been in this business for so long and he must... W programie Quiet on Set wystąpił nie tylko Drake Bell, ale również i jego ojciec. I oboje opisują tamte sytuacje, m.in. sugestywne dotykanie na przykład po ramieniu Drake'a Bella przez Briana Pecka, czy usilne izolowanie Drake'a od ojca, który widział, że coś tutaj jest nie tak, przez Briana. Generalnie na YouTubie znajduje się ponad 12-minutowy urywek jednego z odcinków, z którego dowiecie się całkiem sporo o tej sprawie. Linkacza zostaje wam w opisie. Nie chcę tutaj zabrzmieć w jakiś zły sposób, bardzo dobrze, że to wszystko wychodzi po latach. Niemniej Drake Bell wcale nie ma takiego czystego sumienia, gdyż parę lat temu został skazany na podstawie zarzutów narażenia 15-latki na niebezpieczeństwo. Zarzucono mu również rozpowszechnianie treści szkodliwych dla nieletnich. Wówczas nie przyznał się do postawionych mu zarzutów, które wynikały z czatu, który prowadził z 15-letnią osobą w 2017 roku. Niemniej po rozprawie z 23 czerwca 2021 roku Bell przyznał się do winy i został skazany na wyrok w zawieszeniu oraz 200 godzin prac społecznych. Niemniej w aktualnej sytuacji najważniejsze jest to, że to, co Brian Peck ma na sumieniu z tyłu głowy, wreszcie wychodzi na światło dzienne i rzeczywiście dowiadujemy się tego ze sprawą Quiet on Set. Są to rzeczy absolutnie obrzydliwe, a wciąż nie wiemy wszystkiego, a lista oblechów w Nickelodeon jest troszeczkę dłuższa i o tym wszystkim kiedyś wam opowiem przy okazji oddzielnego materiału, który tworzę w tym momencie. Wy natomiast możecie wpaść na mojego Instagrama, do którego linka znajdziecie w opisie. Odwiedźcie również TikToka, tam pojawia się trochę ekskluzywnych rzeczy, których na YouTube nie zobaczycie.